Sensacje XX wieku. Program Bogusława Wołoszańskiego w Radiu Z. Admirał Wilhelm Canaris, szef wywiadu i kontrwywiadu wojskowego Abwehr, chciał zabić Hitlera, gdyż uważał, że jego polityka doprowadzi Niemców do zguby. Nie był jednak szalonym anarchistą, myślącym jedynie o usunięciu znienawidzonego tyrana. Musiał przewidzieć, co stanie się po śmierci Hitlera. Czy mocarstwa demokratyczne, Wielka Brytania i Francja, nie wykorzystają chaosu i nie zajmą Niemiec? Uznał więc, że zanim przygotuje zamach, musi najpierw nawiązać kontakt z rządem brytyjskim i wynegocjować warunki zawarcia pokoju po śmierci Hitlera. Dlatego już od 1936 roku wysyłał do Londynu tajnych emisariuszy. Ta działalność Canarisa nie uszła uwadze jego największego wroga, Reinharda Heydricha. Jeżeli o kimś można byłoby powiedzieć diabeł, to właśnie o tym człowieku. Nadzwyczaj przebiegły, bezwzględny i okrutny, robił szybką karierę w hitlerowskiej służbie bezpieczeństwa. Zaczęło się to w 1931 roku, gdy spotkał się z Heinrichem Himmlerem, szefem SS przybocznej gwardii Hitlera. Dwudziestosiedmioletni Heydrich, były porucznik marynarki, nie miał pracy, gdyż decyzją sądu honorowego został usunięty z korpusu oficerskiego za odmowę poślubienia uwiedzionej córki dyrektora stoczni. Zrobił bardzo dobre wrażenie na Himmlerze, który z racji swych homoseksualnych skłonności chciał mieć w swoim otoczeniu wysmukłych mężczyzn o blond włosach. Równie spodobał się Himmlerowi projekt zorganizowania wywiadu SS, przedstawiony przez Heydricha. Zaangażował go do pracy w służbie bezpieczeństwa Sicherheitsdienst. Wkrótce spodobał się również Hitlerowi, który w 1934 roku rozpoczął walkę z partyjną opozycją i najpotężniejszym wrogiem, kapitanem Ernstem Röhmem, dowódcą wielkiej paramilitarnej organizacji SA. Heydrich osobiście opracował plan osaczenia przez oddziały SS wierne Hitlerowi największych oddziałów SA w różnych częściach Niemiec. Akcja, która przeszła do historii pod nazwą Noc Długich Noży, została przeprowadzona bardzo sprawnie. Nad ranem 30 czerwca 1934 roku SS-mani wyciągnęli z łóżek pijanych dowódców SA i większość z nich rozstrzelali. Podobny los spotkał działaczy partyjnych, niechętnych Führerowi. W ten sposób Hitler pozbył się groźnych wrogów i przejął całkowitą kontrolę nad państwem. I była w tym duża zasługa Reinharda Heydricha, który w nagrodę otrzymał awans do stopnia SS Gruppenführera. Wielka kariera byłego oficera marynarki nabierała rozmachu. W następnych latach obejmował coraz wyższe stanowiska w aparacie bezpieczeństwa Rzeszy. Ostateczny triumf Heydricha nastąpił 27 września 1939 roku, gdy Hitler powierzył mu kierowanie utworzonym wówczas Głównym Urzędem Bezpieczeństwa Rzeszy, RSHA. W jego ręku zbiegły się wszystkie nici aparatu bezpieczeństwa. Nic więc dziwnego, że Heydrich szybko dowiedział się o działaniach Wilhelma Canarisa przygotowującego obalenie Hitlera. Nie mógł jednak aresztować szefa wywiadu wojskowego, ani nawet oskarżyć go przed Hitlerem, nie mając żelaznych dowodów zdrady. A Canaris był sprytny. Znakomicie unikał wszelkich zasadzek Heydricha. Do czasu. Sensacje XX wieku w Radiu Z. Sensacje XX wieku w Radiu Z. W październiku 1939 roku agenci Służby Bezpieczeństwa odkryli, że wysłannicy Canarisa prowadzą w Watykanie tajne negocjacje z przedstawicielami rządu brytyjskiego. Heydrich, który nieraz już przegrał pojedynki z szefem Abwehry, tym razem zdecydował się zaatakować go jego własną bronią i podsunąć Brytyjczykom swoich ludzi jako spiskowców Canarisa. Prowadzenie tej akcji zlecił najzdolniejszemu podwładnemu, Walterowi Schellenbergowi, szefowi wywiadu Służby Bezpieczeństwa SS. Schellenberg nie zawiódł nadziei szefa. Brytyjczycy wpadli w jego pułapkę. 20 października 1939 roku w nadgranicznym holenderskim miasteczku Dinxperlo spotkali się czterej mężczyźni. Dwaj wysłannicy brytyjskich tajnych służb i dwaj Niemcy, którzy przedstawili się jako pułkownik Seydlitz i pułkownik Grosz.
Brytyjczycy popełnili pierwszy błąd. Uwierzyli w tożsamość tych ludzi. W rzeczywistości mieli przed sobą dwóch SS-manów, Waltera Schellenberga i jego przyjaciela z kliniki SS, doktora Maxa Krinisa. Ci oświadczyli, że są wysłannikami generała von Wintersheima, jednego z szefów antyhitlerowskiej opozycji. Rzeczywiście, generał Gustav von Wintersheim był dowódcą 14 Korpusu Pancernego. I choć w Londynie nie wiedziano nic o jego powiązaniach z opozycją antyhitlerowską, ekspert do spraw Wehrmachtu uznał, że można przyjąć, iż jako członek starej kadry oficerskiej generał jest przeciwny Hitlerowi. W ten sposób wywiad brytyjski popełnił drugi błąd. Trzeci błąd był jednak najważniejszy i najbardziej znamienny w skutkach. Wywiad brytyjski wysłał do prowadzenia negocjacji z rzekomymi spiskowcami dwóch wysokich funkcjonariuszy, majora Payna Besta i kapitana Henry'ego Stevensona. Oni wiedzieli bardzo dużo o brytyjskich siatkach wywiadowczych w Europie i tajnych negocjacjach, a wkrótce mieli znaleźć się w katowni Gestapo. Heydrich nie miał jednak zamiaru aresztować ich. Negocjacje rozwijały się doskonale, a Brytyjczycy nabierali coraz większego zaufania do fałszywych spiskowców. Przekazali im nawet radiostację i szyfry, za pomocą których rzekomi spiskowcy mieli utajniać meldunki nadawane do Londynu. Jednakże historia dokonała nagłego zwrotu. Wieczorem 8 listopada 1939 roku Walter Schellenberg położył się spać wcześniej. Musiał być wypoczęty i w pełni sił przed kolejnym spotkaniem z brytyjskimi wysłannikami, co miało nastąpić nazajutrz. Telefon zabrzmiał tuż po północy. To musiało być coś ważnego i niespodziewanego. Schellenberg, słucham. Mówi Himmler. Wieczorem koło 8 był zamach na życie Führera. Bomba wybuchła, gdy Führer skończył przemawiać do starej gwardii partyjnej w Birkenbräukeller w Monachium. Kilku starych towarzyszy partyjnych zostało zabitych, a uszkodzenia są całkiem duże. Nie ma wątpliwości, że za tym kryją się brytyjskie tajne służby. Hitler mówi, i to jest rozkaz, że gdy spotka się pan z brytyjskimi agentami, ma pan ich aresztować i natychmiast przywieźć do Niemiec. Tak jest, wykonam rozkaz. Schellenberg zdawał sobie sprawę, że uprowadzenie Brytyjczyków przerwie nadzwyczaj ważną grę, ale słowa Himmlera nie pozwalały na jakąkolwiek dyskusję. Sensacje XX wieku w Radiu Z. Sensacje XX wieku w Radiu Z. Zamach, o którym mówił Himmler, przygotowywany był od dawna, od kwietnia 1939 roku. Miał go dokonać jeden człowiek, stolarz Georg Elser, komunista przekonany, że musi uwolnić Niemcy i świat od tyrana. Wybrał starą piwiarnię w Monachium, gdzie każdego roku, 8 listopada, Hitler przybywał, aby celebrować rocznicę puczu z 1923 roku, gdy po raz pierwszy usiłował przejąć władzę. Poza tym dniem piwiarnia była otwarta dla publiczności i niestrzeżona, co stwarzało dogodną okazję do podłożenia bomby. Zwrócił na to uwagę szef monachijskiej policji, von Eberstein, który na początku listopada zameldował się u Hitlera. Mein Führer, przychodzę zaniepokojony poziomem zabezpieczenia Birkenbräukeller. Chodzi o pana bezpieczeństwo. W czasie tego wiecu strzegą mnie starzy bojowcy, którym przewodzi Christian Weber. Odpowiedzialność policji kończy się przed wejściem do Birkenbräukeller. Czy ma pan jeszcze jakieś uwagi? W ocenie starego policjanta bojowcy, jakich określał Hitler, dowodzeni przez SS Brigady Führera Christiana Webera, źle wypełniali swoje obowiązki. Co prawda strzegli wejścia do piwiarni, ale nie przeszukiwali wnętrza przed przybyciem Hitlera. Ten jednak nie dał szansy przedstawienia zarzutów, więc von Eberstein skłonił się i wyszedł bez słowa. Elser był już gotów. Przez wiele tygodni przychodził do piwiarni i siedząc nad kuflem piwa obserwował zachowanie obsługi i zwyczaje gości. Pewnej nocy ukrył się na zapleczu, tam doczekał, aż kelnerzy zamkną lokal. Wrócił wówczas na salę. Do rana wycinał otwór w panelu obejmującym kolumnę. Uznał bowiem, że zamontowanie tam bomby i wysadzenie filaru spowoduje zawalenie się całej piwnicy. Nie mylił się. Pracował tak przez 30 nocy. Wybił w filarze wnękę, którą obłożył korkiem, aby wyciszyć tykanie mechanizmu zegarowego.
Do budowy bomby użył materiału wybuchowego, jaki wykradał z firmy, w której pracował, oraz 3 zegarków. Przerobił je w ten sposób, że miały spowodować wybuch po 3 dniach. W nocy 5 listopada 1939 roku ukrył w filarze bombę zegarową nastawioną na eksplozję 8 listopada o godzinie 21.20 z dokładnością do 15 minut. Powrócił w nocy 7 listopada, aby sprawdzić, czy mechanizm działa dobrze. Wszystko było w porządku. Nawet przytykając ucho do panelu okrywającego filar, nie można było usłyszeć tykania. Następnego dnia, 8 listopada, o godzinie 18.00 tłum zaczął wypełniać piwiarnię. Przybyli najwyżsi urzędnicy nazistowskiego państwa. Szef SS Heinrich Himmler, minister spraw zagranicznych Joachim von Ribbentrop, minister propagandy Józef Goebbels oraz 3000 starych bojowców. Hitler wszedł do piwiarni Bürgerbräukeller o 20.07. Pięć minut później rozpoczął przemówienie, które zakończył o godzinie 21.08. Następnie szybko pożegnał się ze starymi towarzyszami partyjnymi i pospieszył na dworzec, gdzie oczekiwał specjalny pociąg. Bomba eksplodowała o 21.30. Wybuch i walący się strop piwnicy zabiły 8 osób i raniły 60. Führer dowiedział się o próbie zamachu na jego życie dopiero, gdy pociąg zatrzymał się w Norymberdze. Powiedział wówczas: teraz jestem zadowolony. Fakt, że wyszedłem wcześniej niż zwykle, dowodzi, iż opatrzność chce, abym osiągnął swój cel. Rzeczywiście, zawdzięczał życie wyjątkowemu zbiegowi okoliczności, gdyż nigdy dotąd nie kończył przemówienia w piwiarni przed 22. Było to tak dziwne, że uważano, iż zamach został przygotowany na polecenie Hitlera, który chciał zdobyć argumenty propagandowe przeciwko rządowi brytyjskiemu. Dzisiaj już wiemy, że tak nie było, a szybsze opuszczenie zgromadzenia w piwiarni spowodowała pogoda. Początkowo bowiem Hitler miał odlecieć z Monachium samolotem następnego dnia rano. Silna mgła postawiła ten plan pod znakiem zapytania, więc zdecydował się wracać pociągiem, którego odjazd zaplanowano na 21.31. Dlatego wcześniej zakończył przemówienie, aby mieć czas na przejazd ulicami Monachium na dworzec. Sam Hitler uznał, że zamach został przygotowany przez brytyjskie tajne służby. Przestraszył się. Może podejrzewał, że wybuch miał związek z tajnymi negocjacjami Schellenberga. Dlatego kazał natychmiast przerwać grę, którą Schellenberg prowadził jako fałszywy spiskowiec. Sensacje XX wieku w Radiu Z. Sensacje XX wieku w Radiu Z. O świcie 9 listopada 1939 roku z Düsseldorfu wyruszyła w stronę granicy holenderskiej grupa SS-manów, którymi dowodził Alfred Naujoks. To do niego należało kierowanie operacją schwytania i porwania alianckich agentów, którzy o godzinie 14 mieli stawić się w Café Bachus w nadgranicznej holenderskiej miejscowości Venlo. Walter Schellenberg oraz Max Krinis przeszli przez granicę i usiedli na tarasie kawiarni. Mieli dać sygnał SS-manom ukrytym w 3 czarnych Mercedesach po niemieckiej stronie granicy. 8 minut po 14 w wąskiej uliczce pojawił się niebieski samochód. W nim siedziało 4 mężczyzn. Best, Stevens, holenderski agent, porucznik Klopp oraz kierowca. Jechali wolno, bacznie obserwując ulicę. Nie dostrzegli jednak nic podejrzanego i zatrzymali się przed kawiarnią. I w tym momencie na znak Schellenberga z niemieckiej strony ruszyły Mercedesy. SS-mani zaczęli strzelać w powietrze, aby zmusić holenderską straż graniczną do zejścia im z drogi. Pasażerowie niebieskiego samochodu zorientowali się w zamiarach Niemców, ale na ucieczkę było już za późno. Mercedes Naujoksa zatarasował im drogę, a SS-mani zakuli w kajdanki Besta i Stevensa i zaczęli ciągnąć ich w stronę swojego auta. Naujoks dostrzegł, że Klopp, kryjąc się za samochodem, wyciąga pistolet. Był jednak szybszy, strzelił w jego stronę i trafił śmiertelnie holenderskiego agenta.
Mercedes z porwanymi nie mógł zawrócić w wąskiej uliczce, więc na wstecznym biegu ruszył do niemieckiej granicy i po kilkunastu sekundach znalazł się w bezpiecznej dla siebie strefie. Jeszcze tego samego dnia przewieziono Besta i Stevensa do kwatery Gestapo na Prinz Albrechtstrasse w Berlinie. Tam zdradzili wiele tajemnic brytyjskiego wywiadu. Prawdopodobnie Stevens, który wiedział więcej od Besta, podał nazwiska swoich szefów z Londynu, a także rezydentów w zachodniej i środkowej Europie oraz wielu agentów brytyjskich w Niemczech. Co jeszcze ujawnili aresztowani brytyjscy oficerowie? Nie wiadomo, czy znali nazwiska niemieckich generałów prowadzących działalność spiskową przeciwko Hitlerowi i co wiedzieli o Kanarisie. Jeżeli nawet zeznali, że działał przeciwko Hitlerowi, to był to zbyt słaby dowód, aby Heydrich mógł na tej podstawie uzyskać zgodę Führera na aresztowanie szefa Abwehry. Pozostawało mu jedynie efektownie zamknąć wielką operację, która mogła zaprowadzić go bardzo daleko, a którą przerwał rozkaz Hitlera. W Sylwestra 1939 roku Stuart Menzies, który dwa miesiące wcześniej objął stanowisko szefa wywiadu brytyjskiego, otrzymał depeszę nadaną przez Schellenberga za pomocą radiostacji, którą w czasie spotkań w Holandii Stevens i Best przekazali Niemcom. Negocjacje, jakkolwiek długo by nie trwały, z zarozumiałymi i głupimi ludźmi są nudne. Dlatego zapewne rozumiecie, że przerywamy je. Załączamy serdeczne pożegnania od waszej kochającej niemieckiej opozycji, Gestapo. Dla Wilhelma Canarisa porażka brytyjskich tajnych służb oznaczała ogromne utrudnienie w dalszych kontaktach. Było oczywiste, że Londyn będzie doszukiwał się podstępu i nie uwierzy żadnemu z jego wysłanników. Chyba, że znalazłby kogoś szczególnie wiarygodnego. Pierwszy warunek. Nowy emisariusz nie mógł być Niemcem. Canaris miał już kandydata. Na początku listopada 1939 roku w Polsce Niemcy zorganizowali dla dyplomatów z państw neutralnych pokaz pola bitwy nad Bzurą. Był tam również admirał Wilhelm Canaris. Jadąc samochodem zauważył kobietę, którą pamiętał z Berlina. Halina Szymańska, żona polskiego attaché wojskowego. Spotykał ją na przyjęciach dyplomatycznych, gdzie zwracała uwagę swoją urodą. Kazał kierowcy zatrzymać się i wysiadł z samochodu. Widywaliśmy się w Berlinie w różnych ambasadach. Co pani tutaj robi? Poszukuję szwedzkiego attaché wojskowego. Mam bowiem nadzieję, że może coś wiedzieć o losie mojego męża, pułkownika Antoniego Szymańskiego, polskiego attaché wojskowego z Berlina. Ja też mogę pani pomóc. Gdzie pani mieszka? Zatrzymałam się u rodziny w Poznaniu. Proszę podać adres mojemu kierowcy. Dziś wieczorem przyślę po panią samochód. Szymańska nie zdawała sobie sprawy, jakie stanowisko zajmuje Canaris, ale wierzyła, że tak wysoki oficer może pomóc jej w odnalezieniu męża. Nie wiedziała bowiem, że 12 września 1939 roku pułkownik Szymański powrócił do Warszawy w ramach wymiany dyplomatów i został odkomenderowany na wschód Polski. Tam dostał się do niewoli radzieckiej. NKWD usiłowało namówić go do współpracy, ale wobec zdecydowanej odmowy został odesłany do obozu jenieckiego w Starobielsku, co oznaczało wyrok śmierci. Miał jednak na tyle szczęścia, że nie został rozstrzelany, lecz w 1942 roku z armią Andersa opuścił Związek Radziecki. Sensacje XX wieku w Radiu Z. Sensacje XX wieku w Radiu Z. Canaris, tak jak obiecał, przysłał samochód po Halinę Szymańską i spotkał się z nią w dawnym niemieckim konsulacie w Poznaniu. Gdy usiedli w saloniku, powiedział: niewiele mogłem się dowiedzieć o pani mężu. Nie ma go już w Berlinie, gdyż została dokonana wymiana dyplomatów. Można mieć tylko nadzieję, że udało mu się przedostać do któregoś z państw neutralnych. Co do pani, to nie radzę wracać do Warszawy. Gestapo zna pani nazwisko i bez wątpienia już pani szukają. Powinna pani wyjechać do Szwajcarii. Nie będzie mnie na to stać. Jak przejadę przez granicę? Mogę się zobowiązać do najdalej idącej pomocy. Przyjedzie po panią mój oficer i zawiezie panią do Berlina. Później dalej do Szwajcarii.
Tam będzie pani bezpieczna. Jestem tutaj w Poznaniu z dziećmi. O, to oczywiste, że pojadą z panią. Samochód będzie na was czekał. Dlaczego okazuje pan mi pomoc? Przecież to może być dla pana niebezpieczne. Przez 1000 lat ludzkość nie zapomni tego, co Hitler teraz robi. Nie mógł ujawniać swoich zamiarów. Było na to za wcześnie. W drugiej połowie grudnia 1939 roku Halina Szymańska wraz z 3 córkami dojechała do Berlina i tam zamieszkała u hiszpańskiej rodziny wskazanej przez Canarisa. Po kilku dniach pojechała do Düsseldorfu, a stamtąd samochodem w towarzystwie niemieckiego oficera do szwajcarskiej granicy. Tuż przed Bożym Narodzeniem zgłosiła się do polskiego poselstwa w Bernie. W dalszym ciągu nie wiedziała, kim jest Canaris. Opisała swoje przygody kapitanowi Szczęsnemu Chojnackiemu, nowemu szefowi ekspozytury polskiego wywiadu w Bernie. Ten aż podskoczył, słysząc nazwisko Canarisa. Doskonale zdawał sobie sprawę, jak ważne ma to znaczenie. Tuż po świętach 1939 roku pojechał z Haliną Szymańską do Paryża, gdzie odbyli rozmowę z pułkownikiem Tadeuszem Wasilewskim, nowym szefem polskiego wywiadu, oraz generałem Kazimierzem Sosnkowskim, kierującym z Paryża podziemną organizacją Związek Walki Zbrojnej. Halina Szymańska otrzymała wówczas rozkaz kontynuowania kontaktów z Canarisem i przedstawienia całej sprawy brytyjskiemu Secret Intelligence Service. Polacy słusznie oceniali, że Canarisowi chodziło o nawiązanie kontaktu z Brytyjczykami, a udział Haliny Szymańskiej w tej operacji dawał naszemu wywiadowi wgląd w tajną grę dwóch mocarstw. Dlatego po powrocie do Berna Polka zgłosiła się do hrabiego Fryderyka van Hoevela, rezydenta brytyjskiego wywiadu, i zaproponowała współpracę. Centrala w Londynie szybko zaakceptowała tę ofertę. W dalszym ciągu Szymańska pozostawała pracownikiem polskiego wywiadu. W 1942 roku przyjęła pseudonim Krzywda. Canaris skontaktował się z Szymańską 2 razy. Po raz pierwszy przyszedł do jej mieszkania w Bernie na początku stycznia 1940 roku. Wspomniał wówczas o niemieckich planach wojny z Francją. Zapewne wiedział, że jego słowa dotrą do Londynu. Następne spotkanie odbyło się w końcu stycznia w Mediolanie. To było bezpieczniejsze miasto niż Berno, gdzie funkcjonowały ekspozytury wszystkich wywiadów walczących państw, a szczególnie aktywna była służba bezpieczeństwa Heydricha. Przyjeżdżając do Mediolanu, Canaris oddawał się pod opiekę swojego przyjaciela, generała Cesare Amé, szefa włoskiego wywiadu wojskowego SIM. Canaris i Szymańska spotkali się w sali restauracji hotelowej. Istnieją powody najwyższej wagi, dla których różne informacje dotyczące Niemiec powinny być przekazywane na Zachód. Jednakże ja osobiście nie mogę ich przekazywać. Jestem zbyt dobrze znany i w pewnym momencie nasze kontakty stałyby się nazbyt niebezpieczne. Mogłoby to prowadzić do złamania tajemnicy, co pociągnęłoby straszne skutki. Nie chodzi o 50 osób, które mogłyby stracić życie, lecz o wielką akcję, która może przyspieszyć koniec tej okropnej wojny. Odtąd wiadomości będzie przekazywać Hans Bernd Gisevius. Bardzo łatwo go poznać, gdyż ma 2 metry wzrostu i twarz dziecka. Proszę mieć do niego pełne zaufanie. Prawdopodobnie Halina Szymańska i Wilhelm Canaris nie spotkali się już nigdy. Tymczasem w styczniu 1940 roku historia dokonała raptownego zwrotu, co mogło mieć ogromny wpływ na plany Canarisa i doprowadzić do upadku Hitlera, a to za sprawą pustego baku samolotu. Sensacje XX wieku w Radiu Z. Sensacje XX wieku w Radiu Z. Pilot łącznikowego samolotu Messerschmitt Bf-108 Typhoon, major Erich Hünmatz, usiłował wypatrzeć jakikolwiek znak na ziemi, który pozwoliłby mu określić położenie, nadaremnie. Gęsta mgła zakrywała wszystkie punkty orientacyjne. Siedzący obok major Reinberger też był zaniepokojony sytuacją, choć nie do końca zdawał sobie sprawę, jak była trudna. Może lecieć niżej! Może nad ziemią mgła będzie rzadsza i coś dostrzeżemy. Ryzykowne! Tu w zagłębiu rury co kawałek jest komin albo linia wysokiego napięcia. Ale to nie wszystko, panie majorze. Kończy nam się paliwo. Czy pan kpi, Hünmatz? Czy pan wie, jak ważne dokumenty wiozę
Za to grozi panu sąd wojenny. Mieliśmy przelecieć tylko 130 kilometrów. A panu się śpieszyło, więc nie kazałem tankować. Myślałem, byłem przekonany, że wystarczy. Przynajmniej niech pan leci na wschód. Jak najdalej od belgijskiej granicy. Jeżeli moje dokumenty wpadną w ich ręce, zostanie pan rozstrzelany. Na wschód, Hermans! Na wschód! Na wysokości 150 metrów mgła była na tyle rzadka, że zobaczyli szeroko rozlaną morzę i skupisko domków. To jest chyba Wucht! Pilot nie mylił się. Belgijską osadę można było rozpoznać po charakterystycznej wieży kościoła. Oznaczało to, że oddalili się od granicy o około 12 kilometrów. Udało im się dolecieć do rozległej łąki i wylądować bez szwanku, ale wnet zobaczyli żołnierzy belgijskich biegnących w ich stronę. Reindorger zeskoczył ze skrzydła i przykucnął za kadłubem, który miał osłonić go od wiatru. Wydobył z teczki plik papierów i rozłożył je na ziemi tak, aby ogień łatwo objął kartki. Belgijscy żołnierze byli coraz bliżej. Niech pan ich powstrzyma! Chodź na minutę! Nerwowo usiłował wskrzesić ogień. Udało mu się to, ale zanim płomień na dobre objął dokumenty, któryś z żołnierzy odepchnął go i zadeptał płonące kartki. W ten sposób w ręce Belgów dostały się rozkazy operacyjne dla drugiej floty powietrznej Luftwaffe. Szczegółowe plany ataków, jakie spadochroniarze 7. Dywizji Desantowej generała Studenta mieli przeprowadzić na zachód od Mozy. Czy rząd belgijski potrzebował bardziej wyraźnego dowodu, że wojna rozpocznie się lada dzień? Nie. A jednak uznał, że jest to gra niemieckiego wywiadu, który zamierza wprowadzić Belgów w błąd i nie podjął przygotowań do obrony. Nie wiadomo, czy Canaris usiłował ostrzec Londyn i Paryż przed zamiarami Hitlera za pośrednictwem Haliny Szymańskiej. Na pewno jeszcze raz wysłał do Watykanu doktora Józefa Müllera, zaufanego człowieka, któremu już nieraz zlecał tajne misje. Ten wręczył ojcu Leiberowi list zawierający jednoznaczne ostrzeżenie, że Hitler przygotowuje swoje wojska do wojny z Zachodem i akcja ta nastąpi lada moment. Leiber przekazał tę wiadomość jezuicie, Teodorowi Monensowi, wiedząc, że ma on liczne i ważne znajomości wśród belgijskich dyplomatów. Nie mylił się. 1 maja 1940 roku ostrzeżenie, które przywiózł z Berlina Müller, dotarło do belgijskiego ambasadora. Ten początkowo nie chciał wierzyć, ale już następnego dnia, 2 maja, zdecydował się wysłać depeszę do swojego rządu zawierającą ostrzeżenie przekazane przez Müllera. Władze w Brukseli, zaniepokojone telegramem, zażądały więcej informacji. 3 maja ambasador wysłał radiogram, którym zawarł wiele szczegółów na temat źródeł, z jakich pochodziły informacje o przygotowaniach Niemców do wojny. Tego samego dnia, 3 maja, niemiecka stacja nasłuchowa zarejestrowała depeszę ambasadora i przekazała jej tekst do Forschungsamt, rządowej agencji utworzonej w 1933 roku w celu podsłuchiwania rozmów telefonicznych, przechwytywania korespondencji radiowej i łamania szyfrów. Wkrótce Hitler, Himmler i Heydrich zostali poinformowani, że depesza belgijskiego ambasadora zawierała informacje na temat największej niemieckiej tajemnicy wojskowej. Reinhard Heydrich zdawał sobie sprawę, że za tym stoi Canaris. Uzyskał ponowną szansę usunięcia człowieka, którego nienawidził. Następnego dnia Canaris spotkał doktora Müllera na korytarzu w budynku Abwehry. Brązowe ptaki. Czy widział pan brązowe ptaki? Müller potrząsnął głową. Nie wiedział, o czym mówi szef Abwehry. Niech pan idzie do gabinetu szefa sekcji politycznej i poczyta brązowe ptaki. Dopiero tam Müller dowiedział się, co to są brązowe ptaki. Tak nazywano raporty Forschungsamtu ze względu na ich brązowy kolor i wizerunek hitlerowskiego orła na górze kartki. Szybko wrócił do gabinetu Canarisa. Prawdopodobnie jest to tekst depeszy ambasadora belgijskiego. Czy te depesze powstały na podstawie informacji udzielonych przez pana? Admirale, nie jestem pewien. Może tak, może nie. Czy jest pan gotów przyjąć rozkaz ode mnie? Dziwne pytanie szefa Abwehry do podwładnego. Jednakże sugerowało, że Müller może odmówić. Pojedzie pan do Rzymu i podejmie tam śledztwo w sprawie udostępnienia aliantom tajemnic planu wojny z Belgią. Tego samego popołudnia Canaris udał się do Hitlera. Panie admirale, oczekuję, że kontrwywiad wyjaśni sprawę przecieku najtajniejszych informacji na zachód. Jak informuje mnie Heydrich,
Zdrada nastąpiła w Watykanie. Mein Führer, zarządziłem energiczne śledztwo w sprawie zdrady tajemnic Fallgelb. Wysłałem do Rzymu najzdolniejszego agenta, doktora Josefa Millera. Został wyposażony we wszelkie pełnomocnictwa. Dobrze. Aprobuję to i liczę, że szybko przedstawi mi pan wyniki. Niech pan powie temu Millerowi, żeby się spieszył. Spieszył! Canalis nie potrzebował niczego więcej. Wygrał. Albowiem czy Heydrich mógł przyjść do Hitlera i oskarżyć Millera o to, że jest zdrajcą, skoro to Führer zaaprobował jego misję w Rzymie? Nie odważyłby się. A bez zeznań Millera nie mógł zdobyć dowodów obciążających Canalisa. W ten sposób szef Abwehry odniósł kolejne zwycięstwo nad swym największym i najgroźniejszym wrogiem. Ale było to już ostatnie zwycięstwo. Sensacje XX wieku w Radiu Z.